wszystkich dzieci z oddziału alergologii. Prezent dla świętego Mikołaja. O, bardzo ważne to. Ja chciałam na ręce świętego Mikołaja przekazać mały upominek, ponieważ w ostatni weekend dzieci z województwa łódzkiego malowały laurki i pisały listy do świętego Mikołaja. Zostałam zobowiązana do tego, żeby oficjalnie przekazać ich zdjęcie, aby święty Mikołaj zobaczył, jak one wyglądają i spełnił ich marzenia, więc przekazuję na ręce świętego Mikołaja skromny upominek i już przekazuję symbolicznie te wszystkie laurki i listy. Jak widać, one są ogromne, bo potrzeby są ogromne. O, tak jest, tak jest. Bardzo fajnie. Jeśli Państwo pozwolą, to ja może zacytuję tutaj tekst, który został zamieszczony na jednym z listów, bo bardzo mi się spodobał i myślę, że każdy z nas może się z nim troszeczkę utożsamić. Cześć, kochany święty Mikołaju. W tym roku nie byłem najgrzeczniejsza, ale to taki wiek. I mam nadzieję, że święty Mikołaj jest bardzo wyrozumiały i wszystkie dzieci mogą liczyć na prezenty, więc pozwalam sobie i oficjalnie przekazuję listy i laurki od świętego Mikołaja. O, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, jeśli położę je pod choinkę, to wtedy jest szansa, że od razu się spełnią. Tak, jak powiedziałem, ja bardzo lubię rysunki i malowanie i tego wszystkiego, co dzieci robią. A to jeżeli chodzi o dzieci jako grzeszne, to wszyscy dzieci są grzeszne. Ale czasami nie uda się. Czasami okazuje się, że dziecko jest zmęczone, wszystko nie dobrze. Może ma problemy z przyjacielami, może ma problemy w domu i tak dalej. To nie znaczy, że dziecko nie jest grzeszne. One są grzeszne. A potem taka medialna informacja, prawdziwa, czy nie, to ja myślę, że te dzieci są najlepszymi powiedzieć prawdziwi czy nie. I pamiętam rok temu w Olsztynie słyszałem, jak takie młode, chyba 11-12 lat, zaraz nastolatcy, rozmawiali, że jeden spytał, czy jest to pewno prawdziwy Mikołaj. I drugi odpowiadał, tak. Widziałem go w telewizji. Bardzo dziękuję. Proszę teraz.